No, tym razem jestem tutaj w takiej firmie Moto Mio. Jest to dealer motocykli włoskich Ducati i Moto Guzzi. No i nie ukrywam, że interesuje mnie ten model, czyli V85 TT. Jest to nowość, jak widzicie, na ten rok. Motocykl bardzo cieszy się dużym zainteresowaniem i ma sporą sprzedaż. Ale dzisiaj przyszedłem tutaj, żeby się do niego przymierzyć, jak się na tym siedzi. Niestety chyba nie zrobię Wam testu jazdy testowej ze względu na zasady, które tu panują w tej firmie, czyli bardzo duża kaucja, blokada na karcie w wysokości 5000 i za jazdę testową firma sobie życzy niestety 200 zł. Przy czym jeżeli kupimy ten motocykl, no to wtedy nam to zwracają, no ale troszkę to dla mnie słabo. No i nie wiem, czy będzie w ogóle możliwość. Zobaczymy. Mam jeszcze kontakt z dealerem z Katowic, może tam się uda jakoś w ludzkich warunkach to zrobić ten test. W każdym razie motocykl jest ciekawy, naprawdę. Zobaczcie, jak on wygląda, ale pewnie już widzieliście na filmach. To, co mnie tu niepokoi w tym sprzęcie, to jest to mocowanie amortyzatora do ramy. I zauważcie, że to jest tylko jeden amortyzator. Więcej tu nie ma. I teraz czy ten element, te spawy, to wszystko będzie wytrzymywać po jakimś czasie, tego nie wiem. W każdym razie napęd wałem. Te wały są podobno bardzo trwałe. Koła ze szprychami. I chyba z dętkami również. Silnik chłodzony powietrzem. I olejem. Miska półsucha. Dwie pompy. Fajna osłona tutaj pod silnik. O. No i to, co mi się tu najbardziej podoba, to są hamulce Brembo. Czterotłoczkowe, tarcze 320 z przodu. A tu chyba 260 z tyłu. I zacisk dwutłoczkowy. Mocowanie wydechu tu na tym. No a teraz siedzę tutaj na tym motocyklu. Siedzenie dosyć wygodne, fajne. Kurczę, ładny jest, naprawdę ładny. Kierownica dosyć szeroka, sporo szersza jak w KTM-ie, którym ostatnio jeździłem, 1290, sporo szersza, ale dająca przez to pewnie dobry chwyt. Tu mamy gniazdka USB do podłączenia, ten wyświetlacz jest znany również z Aprilii, podobno bardzo fajny. No nie wiem, jak ochrona przed wiatrem, nic tu nie wiem, ale dzisiaj chciałem sprawdzić, jak wygląda ugięcie kolan na tym motocyklu, bo spotkałem się z opinią, że wyższe osoby będą miały tu problem, no i spróbujmy. Ugięcie kolan, nie ma tragedii. Ktoś mówił, że takie wysokie osoby będą dotykać do garów, bzdura. Zobaczcie, jaki mam luz. Także bez problemu bym mógł tym motocyklem jeździć komfortowo. Natomiast faktycznie przy niskich butach, takich cywilkach, przy moim wzroście mam pełne podparcie stopą, co oczywiście daje też no, pewną pewność, tak? Na pewno ten motocykl będzie dla takich osób jak ja, bądź troszkę niższych, fajny, bo zauważcie, że mam jeszcze kolana zgięte, czyli mógłbym w zasadzie jeszcze tu mieć troszkę wyżej tą kanapę i też byłoby fajnie. Także ogólnie, słuchajcie, bardzo fajna pozycja, bardzo fajnie się czuję na tym motocyklu, wygodnie. Wygodnie się siedzi, przyjemnie. No kierownica szerokaśna. Kierownica szerokaśna i te lusterka takie dosyć a la BMW. Maciupeńkie niestety. No ale reszta całkiem fajna. No ciekaw jestem, jak to jeździ. Strasznie jestem ciekaw. Nie wiem, czy mi się uda to Wam pokazać, nagrać. No zobaczymy. Ale siedzenie wygląda na bardzo fajne, takie antypoślizgowy materiał. Tu mam stelaż porządny ze stali. No i te światła. Stylizowane na dysze silników odrzutowych ponoć. Zobaczcie jeszcze na tą przekładnię, jak wygląda. O. I to ciekawe, właśnie mocowanie na jedno wahaczu. Znaczy nie, w zasadzie zobaczcie, no to jest wahacz podwójny, tak? Tylko element reserujący jest tutaj tylko z jednej strony. No ciekawe rozwiązanie, nie wiem, czy to się sprawdza, czy nie. Tu jest guma też kostkowana, taka bardziej uterenowiona. O, tu jest do otwierania siedzenia. No jestem bardzo ciekaw, jak to
jak się na tym lata. W każdym razie obalam teorię o zbyt dużym gięciu kolan. Jest to nieprawda. Bez problemu tutaj nie miałem wcale jakiegoś takiego kąta i kolana w ogóle nie dotykały do garów, wręcz był spory luz. No jeszcze kilka informacji o tym silniku, ale to pewnie wiecie, jest to pojemność 853 cm3. Silnik generuje moc 80 koni mechanicznych przy prędkości obrotowej 750 i maksymalny moment obrotowy to jest 80 Nm przy prędkości obrotowej 5000, natomiast 90% tego momentu już jest uzyskiwany przy bodajże obrotach 3700, także to będzie naprawdę elastyczny silnik. Jak widzicie, skoki tego zawieszenia, tutaj mam upside down, to jest 170, prześwit chyba coś około 210, tak? Coś takiego. No nie mamy tutaj chłodnicy płynu, nie mamy tu w ogóle chłodzenia płynem, także jest to zwykły silnik OHV. Ale ciekawostką jest to, że zawory tutaj pod tą głowicą, pod tymi głowicami sące są z tytanu, co ma wpływać na ich chyba szybsze otwarcie i zamykanie, prawda? Bo są ponoć połowę lżejsze od stalowych. Także tyle z tej nagrywki. Tu jak widzicie jest jeszcze masa modeli innych. Oczywiście cała masa Ducati. Widzicie, o tu mamy na przykład Multistrada 950. Widzicie, tu jest cena. Super oferta. Tu w innym kolorze. No tu cała masa właśnie motocykli. Ducati. Skutery Vespa. No i ta firma będzie niedługo przeniesiona z tego miejsca, no bo tu jest jak jest, czyli jest dosyć ubożuchno. Już budują nową siedzibę na Zakopiańskiej, na pewno tam się pojawię, pokażę Wam jak to u nich wygląda. Także to tyle, jak Wam się podobało, dajcie łapka, napiszcie, jeżeli jeździcie takim motocyklem, czyli głównie mi chodzi o tego motogutka V85, bo jestem ciekaw jak tam Wasza opinie, ile to pali, jak to jeździ, czy mieliście już jakieś z nim problemy, co Wam się w nim podoba, co nie. To tyle, pozdrawiam.